Jesteśmy w Galerii Raj, gdzie prowadzimy kolejne warsztaty z Tikurila. Tym razem przygotowujemy szkatułki na wiosenne skarby dla dzieci. Staramy się szukać takich pomysłów, które będą coraz bardziej angażować dzieci, czyli oprócz tego elementu takiego rozwijania kreatywności czy zdolności plastycznych, dokładamy też takie elementy troszkę techniczne, tak żeby dziecko mogło coś samo skonstruować, a zarazem żeby miało poczucie, że stworzyło coś samodzielnie. Czyli wymyślamy coś, co będą mogły zabrać ze sobą do domu, z takim poczuciem, że to jest efekt ich własnej pracy. Mają gotowe elementy, z których mają skonstruować taką drewnianą skrzyneczkę. Oczywiście też staramy się ułatwiać pracę, czyli mamy ponawiercane dziurki, pozaznaczane miejsca, gdzie powinny być wkręcone śrubki. Są bardzo miłe, sympatyczne panie do pomocy, więc myślę, że dzieci powinny być zadowolone. To, co jest też ważne i co cechuje nasze warsztaty, to to, że chcemy, żeby to była praca zespołowa, a dokładnie praca rodzinna. Także my zapraszamy całe rodziny, zapraszamy rodziców z dziećmi, aby wspólnie z nimi właśnie mogli tutaj w tych naszych warsztatach uczestniczyć i pomagać dziecku. Podobają Ci się takie warsztaty? Tak. Dlaczego? No bo tutaj jest tak kolorowo. Karolinka, jak Ci idzie składanie tej skrzyneczki? Myślę, że dobrze. Kto Ci pomaga? Mama i różne panie, które tu pomagają. Powiedz mi, czy trudno jest złożyć taką skrzynkę? Trzeba się napracować, ale efekt jest fajny. A co namalujesz na swojej skrzynce? Będę improwizować. Ale to będą takie wiosenne motywy świąteczne? No, coś w tym stylu. Będę może trzymać biżuterię, gumki do włosów i różne takie małe, fajne rzeczy. Julka, powiedz mi, czy trudne jest składanie takiej skrzynki? Nie bardzo. Nie bardzo? Nie tak łatwo, ale da się skręcić. Da się skręcić. Kto Ci pomaga przy składaniu skrzyneczki? Mama. Jakie motywy namalujesz na swojej skrzynce? Jakieś drzewka albo serduszka. A co będziesz trzymała w tej skrzynce? Ja będę trzymała albo gumki, albo swoje spinki. Trudno było Ci złożyć taką skrzynkę? Trochę. Ale udało się? Tak. Co Ci sprawiło największą trudność? Te śrubki po środku. Czyli musiałeś użyć śrubokrętu? Mhm, tak. I co będziesz trzymał w tej skrzynce? Pieniądze. Nie było trudno, bo pomagał mi dziadek. Co tam będziesz trzymał? Pieniądze, zdjęcia, na przykład jakieś kawałki drzewa. Wszystkie swoje cenne rzeczy. A jakie ty masz cenne rzeczy? Różne. Co tam będziesz trzymała w tej szkatułce? Kredki. Skrzynki są przeróżne. Wczoraj były kotwice, piękne motyle, piękne kwiaty, na przykład piłka nożna, była skrzynka wojskowa, albo po prostu czyste, białe, jakiś jeden kolor. Wedle uznania dzieciaków. Bardzo fajny pomysł, bardzo fajny, angażujący i dzieciaki, i rodziców, i wujków, także bardzo polecam. To chyba nie jest łatwe złożyć taką skrzynkę, dlatego dorosłym muszę powiedzieć. Może troszeczkę skomplikowane, ale nie aż tak bardzo, także radzimy sobie. Dorosły przyspieszy na pewno pracę. To jest bardzo dobry pomysł, bardzo kreatywne spędzenie czasu i rodziców, i wraz z dziećmi, także bardzo fajne. Pani pomaga w skrzyneczce? Oczywiście, że tak. Wspieram duchowo. Bardzo fajne warsztaty, cieszę się, że dzieci mogą wziąć udział. Naprawdę świetna inicjatywa, żeby się zintegrować właśnie jako mieszkańcy Dębicy i po prostu zdolności plastyczne sobie rozwijać, zainteresowania różne. My tu jesteśmy któryś raz z Anią i za każdym razem korzystamy i Ania zawsze się troszeczkę ubrudzi, także korzysta na tym, tak Aniu? A pan pomoże córce w składaniu, no bo to taka męska praca.
zawsze pomagam, niezależnie czy to męska, czy nie męska praca, także. Dobrze, a ty, Aniu, wiesz już, jaki wzorek będziesz malowała na swojej skrzynce? Tęczowy. Są bardzo ciekawe, dzieci się interesują tym i to w ogóle jest bardzo dobra inicjatywa, jeżeli chodzi o zajęcia dla dzieci, kreatywne zajęcia dla dzieci.